Quick House Nieruchomości Paweł Druszcz to konecka firma zajmująca się obrotem nieruchomościami. Specjaliści zapewniają wsparcie przy sprzedaży, kupnie czy wynajmie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na www.quickhousenieruchomości.pl. Telefon 722 012 002. Biuro mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich. W poniedziałek w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy, podczas którego jego członkowie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu strategii miast Północy. Dla miasta i gminy Końskie oznacza to łatwy dostęp do 50 milionów złotych z nowej strategii województwa świętokrzyskiego. To pieniądze pochodzące ze środków Unii Europejskiej. Co za nie miałoby być zrobione? Między innymi droga od Sielpi przez Piekło po Czarniecką Górę, zakup bezemisyjnych autobusów oraz stworzenie nowoczesnego obiektu przesiadkowego w okolicach dworca PKP w Końskich. Wszystko to w ramach ambitnego projektu Szlaku Żelaznych Dolin. Zawiązanie miast północy, czyli obszaru funkcjonalnego, który formalnie połączył Końskie, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski i Skarżysko-Kamienna oraz mniejsze gminy znajdujące się w tym regionie, w tym naszą gminę Stąporków, miało miejsce na początku kończącej się kadencji samorządu. Celem było opracowanie wspólnej strategii, a następnie wspólne sięganie po środki zewnętrzne. Teraz ten cel udaje się realizować. We wspomnianym projekcie strategii, który został przyjęty, wyznaczono 4 projekty zintegrowane. Głównym z nich jest projekt Szlak Tematyczny Turystyki Postindustrialnej Żelazne Doliny oraz 3 projekty dotyczące poprawy mobilności miejskiej poprzez budowę infrastruktury komunikacyjnej i zakup nowoczesnych środków transportu. Dla gminy Końskie Szlak Żelazne Doliny miałby oznaczać stworzenie drogi od Sielpi przez Piekło i Wąsosz do Czarnieckiej Góry. W przyszłości ścieżką rowerową szlak ten miałby łączyć także Zalew Antoniów w gminie Radoszyce, zabytkowy zakład hutniczy w gminie Ruda Maleniecka, rezerwat Skałki Piekło pod Niekłaniem i kolejne obiekty przyrodnicze na terenie choćby gmin Bliżyn i Skarżysko-Kamienna. To jednak nie wszystko. Szczegółowo o projekcie opowiada burmistrz Krzysztof Obratański. Wspólnie przeprowadzimy operację, która została opisana w wartości prawie 25 milionów euro w strategii województwa świętokrzyskiego i w umowie podpisanej przez Zarząd Województwa z Komisją Europejską, więc to są pieniądze już de facto przyznane. Poza tymi, które będą przedmiotem ubiegania się w konkursach. Ma tutaj swój rozdział również gmina Końskie, która przewiduje budowę za nieco ponad 50 milionów złotych uzupełniającego systemu komunikacji publicznej, wychodzącego poza obszar gminy, ze szczególnym uwzględnieniem połączenia z gminą Stąporków, przebudowę dróg i ścieżek rowerowych, które połączyły w Szlak Żelaznych Dolin te ośrodki tworzące kręgosłup miast północy. Chcielibyśmy również przywrócenia do życia dawnego dworca PKP PKS, uruchomienia ścieżek rowerowych oraz, co będzie szczególnie ważne, budowy lub odbudowy drogi łączącej Sielpie przez Piekło i Niebo z Końskimi, a z odnogą z Piekła na drogę Końskie Wąsosz Czarniecka Góra. To dałoby efekt synergii zarówno dla turystyki sielpiańskiej, jak i dla uzdrowiska w Czarnieckiej Górze i uzupełniłoby szlak Green Velo, który jest bardzo popularnym szlakiem rowerowym znanym w całej Polsce. Przypominam, zaczyna się w Sielpi, a kończy się w Elblągu. Wartość tego koneckiego komponentu to jest około 50 milionów złotych. I są to pieniądze, które już leżą na stole. Sam Szlak Żelaznych Dolin ma być rowerowy, ale i autobusowy, obsługiwany taborem bezemisyjnym. Gmina Końskie do realizacji tego zadania miałaby nabyć 10 takich autobusów. W strategii województwa uzupełnieniem szlaku ma być też komunikacja kolejowa. Do tematu będziemy jeszcze powracać.